Witam. Dzisiaj Watchdog w STM-ach 32. Ostatnio pokazywałem tam w APowerkach, więc dzisiaj zrobimy to na naszym procesorze STM-ie. Trochę opiszę, oczywiście nie tak jak ostatnio, ale tak, żeby zrozumieć to. Sposób działania pokażę, jak wygląda kod i tyle. Więc czym jest Watchdog? Ostatnio mówiłem, że ten Watchdog to jest taki reset systemu, czyli jeśli nie nakarmimy tego naszego pieska, no to niestety on zresetuje nam cały system i po prostu odpali go od początku. W AVR-kach były tylko niezależne watchdogi, czyli takie, które działały jak liczniki, które one się zwiększały, inkrementowały co jeden, aż doszło do pewnej wartości. Jeśli ta wartość była przepełniana co jakiś czas, no to nigdy nie doszedł do tej wartości końcowej i się po prostu nie zdążył zresetować, więc co jakiś czas po prostu trzeba tą wartość kasować i to po prostu ja to nazywam karmienie tego naszego pieska. Jak jest nakarmiony, no to nie będzie nam rozwalał budy i tak to mniej więcej działa. W STM-ach i ogólnie w procesorach ARM-ach są niezależne, czyli właśnie takie, co się karmi i on musisz co jakiś czas resetować ten licznik, żeby on nigdy nie doszedł do końca, bo jak dojdzie, to zresetuje program. I okienkowy. Okienkowy to jest taki, że musisz się wstrzelić w widełki pomiędzy wartościami, tak? Czyli można ustalić dokładnie, że nasz program ma duże restrykcje odnośnie tego, w jakim czasie on ma się wykonać i na przykład jeśli ustalamy sobie widełki, że on ma się wykonać cały, w niezależnym by było na przykład pół sekundy, a w okienkowym można ustalić, że widełki mogą być od 0,3 do 0,5. Jeśli watchdoga zresetujemy pomiędzy 0,3 a 0,5, to nic się nie stanie, ale jeśli zresetujemy go za wcześnie albo za późno, no to wtedy on zresetuje program. To może się przydać do tego. Ja dzisiaj Wam pokażę niezależnego, ponieważ on jest najbardziej, najczęściej używany. Ok, jak skonfigurować naszego watchdoga? Konfiguracja wygląda podobnie jak zresztą wszystko w tych naszych procesorach. Trzeba skorzystać z odpowiedniej biblioteki i tam mamy odpowiednie funkcje napisane do obsługi tego watchdoga, czyli pierwszy musimy w ogóle załączyć naszego watchdoga. Wiemy, że watchdog jest taktowany z tego zegara wewnętrznego low speed internal. Ja mówiłem już wcześniej o tych czasomierzach. I jeśli chcemy ustalić odpowiednią wartość tego watchdoga, na przykład 0,4 sekundy, no to co trzeba zrobić? Bierzemy, że ten LSI jest zawsze 40 kHz. On jest wewnętrzny, standardowy dla naszego procesora zawsze. I my ustalamy tylko preskalerę. Jeśli ustalimy go podzielony na 4, no to uzyskamy częstotliwość 10 kHz. 10 kHz, czyli wzór z fizyki, jako że jestem fizykiem, to się pochwalę, F równa się 1 przez T, tak? I jeśli mamy F, no to żeby obliczyć czas, to po prostu trzeba odwrócić to. Jeśli odwrócimy to, no to to jest jedna dziesięciotysięczna sekundy. To jest jeden cykl naszego zegara watchdogowego. I teraz, jeśli ustawimy nasz, że on się zresetuje po takiej liczbie, szesnastkowej FFF, to jest 4095, jeśli wpiszecie w kalkulator. Jeśli ktoś nie wie, jak się to liczy, to najlepiej kalkulator odpalić, zrobić sobie tutaj na programistyczny. Jeśli weźmiecie sobie na heksa, czyli na szesnastkowej, napiszecie FFF i zmienicie na decy, to uzyskacie tą liczbę. Ok, to dla tych, co jeszcze nie wiedzą. I to jest 4095, czyli on się zresetuje, jeśli przez prawie pół sekundy, przez 0,4 sekundy nie nakarmimy naszego pieska. I ponieważ tyle trwa jeden cykl, on będzie zliczał tych cyklów 4095. I jeśli w tym czasie nie nakarmimy pieska, no to on się wkurzy i się rozwali nasz program, tak? Zresetuje go. No i tutaj mamy właśnie dalsze konfiguracje, tak? Załączenie i tak dalej tego LSI i watchdoga. No to wygląda standardowo zawsze tak samo, więc to się tylko kopiuje i się zmienia tak, jak się chce, preskaler i ten licznik. Jak wygląda sama deklaracja programu? Trzeba zrobić jakiś taki program, który wejdzie, wskoczy do pętli nieskończonej, gdzie nie będziemy musieli resetować tego watchdoga i tyle. Na samym początku, przy odpalaniu, w strefie konfiguracyjnej, tu gdzie się robi te RC-configi i GPIO, czyli tam gdzie deklarujemy GPIO i nasz zegar,
trzeba by zrobić reset bit, czyli zapalić diodkę naszą 14 i 15. Na naszej płytce mamy dwie diody, te niebieskie, 14 i 15, więc przy odpaleniu programu chcemy, żeby obydwie diody się świeciły, tak? I jeśli on tutaj zresetuje naszą flagę tego watchdoga, to ma się zgasić lewa dioda. Czyli przy odpaleniu programu zawsze zapalą się dwie diody, a następnie lewa dioda będzie informowała nas o tym, jak ona zgaśnie, że jest tutaj w tym ifie. Tutaj będzie reset tej flagi i troszkę delaya, żeby zobaczyć, że ona rzeczywiście gaśnie, ta lewa dioda. Jak już ona zgaśnie, to powinny się zapalić następne. W programie głównym zobaczcie, że mamy nic innego jak pętla główna programu przeładowuje naszego watchdoga. I w programie głównym wygląda to, że dwie diodki są zapalone, czyli nasz program będzie wyglądał tak. Zapalają się dwie diody, po czym lewa gaśnie i on wchodzi do pętli głównej nieskończonej. I ta pętla główna nieskończona się wykonuje i diody cały czas się świecą i robi się jakiś delay. Gdy wykryje, że naciśniemy pin 9, pin 9C jest podłączony do joysticka, do przycisku OK, czyli jak naciskamy przycisk na joysticku OK, to on wchodzi do tej pętli i gasi prawą diodę i wchodzi w pętlę nieskończoną, czyli on w ogóle już nie wychodzi z tego ifa. Jak wchodzi w pętlę nieskończoną, no to nigdy nie nakarmi pieska i program się resetuje, czyli jak się resetuje, to znowu zapalają się dwie diodki, po czym lewa gaśnie i wchodzi tutaj i dwie się zapalają. I dopiero gdy naciśniemy przycisk, to prawa gaśnie i się resetuje program. Tak to wygląda. Ja sobie tutaj ten program zrobiłem. Jak chcecie skopiować cały program, to oczywiście AVR, tutaj projekty i tutaj jest watchdog niezależny i skopiować trzeba ten program, a nawet pokażę, że to jest dokładnie ten sam program. Ctrl-C, tak, jest pusty, Ctrl-V, kompilujemy. Tutaj nie powinno być w ogóle żadnych zgrzytów. OK, jest i teraz to jest nasz testowy, więc wchodzimy do flasha, bierzemy nasz testowy ELF program. No ja teraz sobie sprawdzę. Rzeczywiście tak to działa. Dobra, nagram wam teraz film, jak to działa. Zobaczmy, przy odpalaniu dwie diody się świecą. Gdy naciskamy OK, to prawa dioda na chwilę gaśnie, po czym lewa gaśnie i znowu się palą dwie. Tak, widać to, że naciśnięcie przycisku powoduje zgaszenie diody, czyli program się resetuje i to jest informacja od lewej diody. Dzięki za uwagę, następnego pa.